Dziękuję bardzo, pani marszałek, panie ministrze, panie przewodniczący, szanowni państwo. Na wstępie chciałam bardzo serdecznie podziękować komitetowi za tą inicjatywę włączenia się do dyskusji na temat potrzeby modernizacji i zmian w systemie emerytalnym. Szanowni państwo, Donald Tusk nieustannie porównuje sytuację w różnych dziedzinach Polski z panującą w krajach Unii Europejskiej. I robi to z pominięciem różnic w poziomie i warunkach życia oraz pracy Polaków. Premier nie chce zauważyć tego ogromnego dystansu na naszą Polaków niekorzyść, jaka jest właśnie w obszarze społecznym, w obszarze pracy. Dlatego bez skrupułów zlikwidował emerytury pomostowe. Inne kraje, owszem, chcą wycofać się z wcześniejszych, ale robią to z wcześniejszych emerytur, ale robią to z rozwagą, tak aby jak najmniejszym kosztem swoich obywateli. Na przykład Dania chce zrezygnować z wcześniejszych emerytur, ale chcą to zrobić po roku 2034. Dlaczego rząd w trosce o instytucje finansowe nie bierze przykładu z Niemiec, który pozostawił swoim obywatelom wolność wyboru w chwili odejścia na emeryturę? Obywatel Niemiec ma prawo do wcześniejszej emerytury, przy czym każdy rok wcześniejszego odejścia na emeryturę oznacza dla niego obniżkę świadczenia o 3,6%, ale każdy rok pracy powyżej wieku emerytalnego to emerytura o 6% wyższa. Porozmawiajmy z Polakami, co myślą na temat tych różnych rozwiązań. Dlaczego rząd tego nie chce uczynić? Dlaczego rząd polski widzi zmianę systemu emerytalnego tylko przez wydłużenie wieku emerytalnego, gdy tymczasem inne rządy, jak na przykład Wielka Brytania, wprowadziła, i to nie tak dawno, bo kiedy w Wielkiej Brytanii do 5 kwietnia 2010 roku osoby, które osiągały wiek emerytalny, aby nabyć pełną emeryturę podstawową, musiały wykazać się w przypadku kobiet 39 latami opłacania składek, a mężczyźni 44 lata musieli te składki płacić. Natomiast od 5 kwietnia 2010 roku warunek ten złagodzono i wynosi 30 lat zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Czyli te zmiany idą w różnym kierunku. Dlaczego rząd polski nie chce z nami, obywatelami tego kraju, rozmawiać na ten temat szczerze i odważnie? Dziękuję bardzo.